Siemanko, Ludziska, z tej strony Mecu i witam was jak zawsze w pierwszy czwartek każdego miesiąca w kolejnym odcinku z egzotycznej przebudowy. Tym razem znajdujemy się w Arabii Saudyjskiej, żeby przebudować zespół Al Nassr, czyli drużynę, która w sezonie 20-21 zawiodła w lidze na całej linii, zajmując dopiero szóste miejsce. My chcemy im przywrócić wielkość. Jeśli chodzi o samą Ligę Arabii Saudyjskiej, to nie ma tutaj jakichś większych fikołków. Mamy normalne 30 kolejek, jedynie jest ograniczenie jeśli chodzi o ilość zagranicznych piłkarzy. Możemy mieć takich max 7, więc kogoś będę musiał sprzedać, żeby móc kogoś ciekawego z zagranicy pozyskać, ale spokojnie, nie zabraknie też transferów graczy z Arabii Saudyjskiej. Tak wygląda nasz podstawowy skład, Talishka Abubakar. Naprawdę wygląda to obiecująco. No i tutaj mamy cele na ten sezon, w sumie mnie najbardziej interesuje cel ligowy, no bo chcę się tutaj pokazać z jak najlepszej strony i przywrócić Al Nassr wielkość, mamy wygrać ligę i na to liczę. Na sam start Anselmo sprzedany za ponad 2 miliony do Monterrey. Oby mu się tam wiodło. No bo mi w sumie nie był potrzebny. No i tutaj turniej przedsezonowy. Pierwsze miejsce w fazie grupowej. Jak nam poszło dalej? Zobaczmy. Wygrany półfinał. I finał również z Pohang Steelers. I teraz mamy 30 milionów do wydania. No a jeśli chodzi o tutaj zyski, no to między innymi też zyskaliśmy na sprzedaży koszulek. To się ceni. No i tutaj Masharipov odchodzi do Watfordu. Bardzo ciekawy transfer gracza z Uzbekistanu. Następnie Funes Mori sprzedany do Malagi 2 600 000. Powoli pozbywamy się tych obcokrajowców, żeby ciekawszych móc pozyskać. Zdecydowanie potrzebowalibyśmy jakiegoś kozackiego bramkarza. Do tego przydałby się lewy obrońca. No i zdecydowanie środkowy pomocnik. Na sam start Alfred Gomis. Senegalczyk kosztował nas 14 milionów, ale zdecydowanie wart był tych pieniędzy. Następnie Ayala do środka pola za 5 milionów. Myślę, że da sobie spokojnie radę. Fausto Vera kupiony również jako taki gracz do środka pola, chociaż oni raczej, ci nasi Argentyńczycy, będą zmiennikami. No i tutaj dwaj piłkarze z Arabii Saudyjskiej, których wytypowałem do transferu. Na sam start kupujemy Al-Shanekietiego. Kurczę, to nazwisko połamało mi język niestety. Teraz jest łatwiej, Kanno kupiony za 3 miliony, więc jak widać nie tylko zagranicznych piłkarzy kupujemy. I tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. No ofensywa zdecydowanie zagraniczna. Obrona w dużej części z Arabii Saudyjskiej. I teraz zagrajmy z Damak. Liczy się tylko zwycięstwo i w natarciu Damak niestety. I bramka na 1-0, ależ otwarcie. Zelaya zdobywa bramkę, a my musimy już odrabiać straty. No ale my się nie poddamy bez walki. Bramka wyrównująca, tak jest. Aboubakar. Świetne wykończenie Kameruńczyka w polu karnym. I Al Nassr wraca do żywych. A jedna bramka nas nie satysfakcjonuje, druga już bardziej. Rodriguez tym razem wykańcza w polu karnym. I Al Nassr prowadzi 2-1. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi dostali swoją szansę. Pokażmy się z jak najlepszej strony. I w natarciu nasza drużyna, gol, tak jest. Rodriguez po raz drugi, 78 minuta. I ten mecz wydaje się być rozstrzygnięty. Ale to jeszcze nie koniec naszych popisów. Spokojnie rozgrywamy ten rzut rożny. Ładnie klepiemy i bramka, tak jest. Adam, tym razem wpuściliśmy gracza z Arabii Saudyjskiej. I to się opłaciło. No i to spotkanie kończy się, tak jest, naszym zwycięstwem 4-1. No jeśli chodzi o letnie okienko transferowe, no to najgłośniejszy transfer, Moreno przechodzi do Manchester United. Następnie Hernandez wraca do Real Madrid i Tielemans przechodzi do Atletico. My wydaliśmy 30 milionów, ale mam nadzieję, że było warto. Trzecie miejsce po 10 kolejkach to nie ma prawa nas satysfakcjonować. Liderem Al-Ittihad, drugie miejsce Al-Ali, a my niestety zaledwie na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to jest to Al-Hazem, a nasz podstawowy skład mimo wszystko wygląda kozacko. No i tutaj nie było nas w azjatyckiej lidze mistrzów, więc zobaczmy jak zaprezentowały się poszczególne zespoły. No tutaj oczywiście tej fazy grupowej w pierwszym sezonie nie ma, tylko to jakoś dziwnym trafem się odbywa. No ale nie wnikajmy to. Przejdźmy do ćwierćfinałów. No tutaj Al Hilal między innymi awansowało. Jest w finale, zagra z Nagoya Grampus i wygrywa Arabia Saudyjska, no ale nie nasza drużyna akurat. Zakary, jak widzimy, przechodzi do Milanu. W prawdziwym życiu było trochę inaczej. Kimpembe przechodzi do Realu i Mazraoui do Tottenhamu. A my to okienko mieliśmy akurat bardzo spokojne. No i tutaj zarząd zastanawia się, czy mnie nie zwolnić. Oj, coś ta egzotyczna przebudowa mnie nie lubi. Czwarte miejsce po 20 kolejkach. Nieduża strata do lidera, ale powiem wam, w tej egzotycznej przebudowie coś to zwolnienie bardzo często puka do mych drzwi. Pamiętacie, co się działo w Argentynie? Teraz nagle to samo w Arabii Saudyjskiej. Oj, chyba egzotyka nie jest mi pisana. I kolejne spotkanie na temat formy. Oj, zarząd tutaj zdecydowanie mnie nie poważa. Al Fateh pokonane w ostatniej kolejce, co oznacza, że Al Nassr
zostaje, czy nie? Tak jest, zostajemy mistrzami Arabii Saudyjskiej. Drugie miejsce Al-Ittihad, trzecie Al-Hilal, Al-Rid na czwartym miejscu, Damak na piątym, więc ta drużyna z pierwszej kolejki wcale nie była taka słaba. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to jest to Al-Hazem, niezmiennie przez cały sezon. Aboubakar został królem strzelców, brawa dla niego. Jeśli chodzi o asysty, to kto tutaj królował? Martinez, również nasz zawodnik i w czystych kątach Zegba. No tutaj zdecydowanie Gomis powinien spisać się lepiej, bo co by nie mówić, to jednak bramek dość sporo wpuszczał, a przydałoby się, żeby częściej zachowywał to czyste konto, ale i tak jestem w miarę zadowolony z tego senegalskiego bramkarza. Dużo wniósł do naszego zespołu, no ale więcej czystych kąt zdecydowanie by nie zaszkodziło. No i tutaj czas zobaczyć, kto miał najwięcej występów. Po 30 miał Gomis, Al-Ghanam, Al-Amri, Al-Shaneti, Ayala, Martinez, Talishka, Aboubakar, no i to tyle. W bramkach rządzi Aboubakar, drugi Rodriguez, trzeci Martinez. Jeśli chodzi o asysty, pierwszy Martinez, drugi Talishka, a trzeci egzekwo Rodriguez i Aboubakar. Tutaj rządzą zagraniczni. Ocena 43. Toż to jest piłkarski dramat i piłkarski skandal. No dobra, może nie spełniłem większości wymagań, no ale wygrałem tą ligę, to był najważniejszy cel, a ja jestem o krok od zwolnienia. No i w sumie nie mam wam co tutaj pokazać, no bo azjatycką Ligę Mistrzów widzieliście. Nie było czegoś takiego jak Puchar Arabii Saudyjskiej, bo w sumie chyba czegoś takiego nie ma. No i to by było tyle, no. Zobaczyliśmy rozgrywki ligowe, pokazałem wam, jak się potoczyła azjatycka Liga Mistrzów. My akurat w azjatyckich pucharach nie braliśmy udziału, ale w innych krajach z Azji na pewno w tych pucharach weźmiemy udział. W sumie już nawet braliśmy. A teraz skupiliśmy się na lidze i myślę, że to się w miarę opłaciło. A jeśli chodzi o tą egzotyczną przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jej obejrzenie, no i zapraszam was na kolejny odcinek z tej serii, który pojawi się w pierwszy czwartek marca. Trzymajcie się!